Telefon z Androidem nie ma domyślnej aplikacji do słuchania podcastów, przynajmniej w większości przypadków nie ma takiej aplikacji domyślnie zainstalowanej, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tego typu aplikacje sobie zainstalować. Wystarczy uruchomić Google Play Store, czyli sklep z aplikacjami na telefon i wpisać hasło podcast. Znajdziemy mnóstwo aplikacji i na dwie z nich chciałem zwrócić szczególną uwagę. Pierwszą z nich jest oczywiście najpopularniejszy chyba odtwarzacz muzyki, czyli aplikacja Spotify. Spotify ma możliwość również odtwarzania i podcastów, i jest to w Polsce najpopularniejsza audycja do słuchania podcastów. Jeżeli nie używasz aplikacji Spotify albo z jakiegoś powodu nie chcesz słuchać w niej podcastów, chciałem polecić Ci inny program, bardzo łatwy w obsłudze, który moim zdaniem zasługuje na szczególną uwagę. Jest to aplikacja. Podcasty Google, czy też Google Podcasts, jeżeli masz anglojęzyczny system. Aplikacja Podcasty Google ma dwie zalety. Przede wszystkim jest oczywiście darmowa, nie ma reklam, i do tego wszystkiego jest aplikacją bardzo łatwą w obsłudze. Instalujemy program, po instalacji uruchamiamy go. Domyślnie w programie przechodzimy od razu do zakładki Odkrywaj i program sugeruje nam tutaj różne audycje. Nie zawsze na pierwszy, w pierwszym momencie dostaniemy audycje, które nas interesują. To dlatego, że program jeszcze nie wie, co nas interesuje. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby skorzystać z wyszukiwarki, która znajduje się na górze ekranu. Szukamy audycji, która nas interesuje i klikamy Zasubskrybuj. Od tej pory na stronie głównej programu, jak odświeżymy, będziemy mieli naszą audycję. Szukamy nowej. Znajdujemy audycję i również klikamy zasubskrybuj. Od tej pory audycja jest dostępna na liście naszych audycji na stronie głównej. Jeżeli chcemy znaleźć kolejną audycję, która mogłaby nas interesować, przechodzimy do zakładki Odkrywej. Możemy oczywiście przejrzeć listę tych podcastów, które są przez program sugerowane. W momencie, jak mamy subskrybowane już kilka audycji, to te propozycje będą trochę lepiej dopasowane do naszych oczekiwań. szukamy innej audycji, zasubskrybuj. I na stronie głównej ta audycja będzie już dostępna. Za każdym razem, gdy będziemy włączać program, gdy będziemy przechodzić na stronę główną aplikacji, będziemy mieli listę ostatnio, ostatnich odcinków z tych audycji, które subskrybujemy. Oczywiście możemy tą listę odświeżyć, jeżeli wiemy, że w ostatnim czasie powinny pojawić się nowe odcinki taki sam sposób, w jaki odświeżamy wszystkie inne aplikacje na Androidzie, po prostu przesuwamy palcem w dół. Mamy ikonkę do odtwarzania, czyli ta ikonka play z określonym czasem takiego odcinka. Następna ikona to jest ikona dodania do playlisty. Jeżeli chcemy ustawić sobie na przykład kilka odcinków, na przykład jak dzisiaj idziemy samochodem, żeby podczas jazdy już nie grzebać na ekranie telefonu i czy ikonka właśnie służąca do pobierania odcinków, w tym momencie taki odcinek zostanie ściągnięty na nasz telefon. Będziemy mogli go słuchać również i bez dostępu do internetu. I tak naprawdę to wszystko, jeżeli chodzi o obsługę programu Google Podcast. Program jest bardzo prosty w obsłudze, nie wymaga żadnych specjalistycznych szkoleń. Nie musimy się doszkalać, nie musimy kombinować, w jaki sposób z tego programu moglibyśmy skorzystać. Wszystko jest dosyć łatwe, dosyć intuicyjne. No i oczywiście. Całkowicie za darmo.